Słuchaj, tak myślę o tym Note 9, że w sumie po co mamy robić nową recenzję, jak możemy po prostu puścić dźwięk z recenzji Galaxy S9 Plus, przykryć to obrazkami z recenzji Note 8 i ludzie się nie zorientują. Możemy coś takiego zrobić? Nie? Ale przecież one są takie same. Dobra, okej, robimy recenzję. Galaxy Note 9. Rzeczywiście, zmiany stylistyczne dokonane w Galaxy Note 9 względem starszego Galaxy Note 8 są niewielkie. Minimalnie zmalały ramki ekranu, szczególnie dolna, a czytnik linii papilarnych przesunął się poniżej modułu aparatu. Galaxy Note 9 zachował aluminiową ramę, zagięty na bokach ekran, szkło Corning Gorilla Glass 5, wodoszczelność oraz ten sam układ przycisków, wraz z dedykowanym guzikiem dla asystenta Bixby, który jednak wciąż nie rozumie języka polskiego. Powyżej ekranu również obeszło się bez zmian. Widzimy pojedynczy aparat przedni, system skanowania tęczówki, czujniki oświetlenia i zbliżeniowy oraz szczelinę głośnika słuchawki. Jedyną zmianą jest to, że we wspomnianej szczelinie ukrywa się teraz drugi głośnik smartfonu. Galaxy Note 9 ma stereofoniczny system audio. Drugi głośnik spoczywa na dole obudowy, tuż obok gniazda rysika S Pen, gniazda USB-C oraz wciąż obecnego w Galaxy Note 9 gniazda słuchawkowego mini jack. Pod względem zastosowanych podzespołów łatwo zauważyć podobieństwo pomiędzy Note 9 a Samsungiem Galaxy S9 Plus. W prezentowanym urządzeniu pracują 8-rdzeniowy procesor oraz 18-rdzeniowy układ graficzny. Telefon wyposażono dodatkowo w 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB pamięci dla danych. Wyraźną poprawę względem starszego Galaxy Note 8 zauważyć można w przypadku pojemności baterii. Urosła ona do 4000 mAh, co jest ogromną funkcjonalną nadzieją, gdyż 8 cierpi na wyraźny niedobór energetyczny. W codziennym użytkowaniu Galaxy Note 9 prezentuje się jako urządzenie sprawnie reagujące na wydawane dotykiem i za pomocą rysika polecenia, szybko uruchamiające i przełączające się pomiędzy aplikacjami, a także wystarczające do mobilnej zabawy w androidowe gry. Exynos 9810 to wciąż bardzo wydajny chipset, a nakładka Samsung Experience w wersji 9.5 pozostaje funkcjonalna i nie angażuje zbyt wielu zasobów sprzętowych. Powiększona bateria rzeczywiście robi różnicę. Urządzenie bez problemu wytrzymuje już od rana do wieczora. Smartfon obsługuje szybkie ładowanie, zarówno przewodowe, jak i indukcyjne. Dołączona w zestawie 15-watowa ładowarka pozwala uzupełnić energię w czasie około godziny i 50 minut. Samsung reklamuje Note 9 jako smartfon z największym ekranem swojej oferty. To prawda, jednak z punktu widzenia użytkownika ma to niewielkie znaczenie. Ekran rozrósł się bowiem zaledwie o 1/10 cala, czyli 2,5 mm. Galaxy Note 9 ma więc ekran Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala o proporcjach 18,5:1 i rozdzielczości 1440x2960 pikseli. Czytelność ekranu w jasny dzień jest dobra, a kontrast, jak to w przypadku panelu AMOLED, rewelacyjny. Wyświetlane kolory również są atrakcyjne i intensywne. Rysik S Pen jest kwintesencją serii Galaxy Note. Jego funkcjonalność okazuje się na tyle unikalna, że seria Samsungowych notatników nie ma konkurencji. Przemyślane oprogramowanie rysika S Pen pozwala łatwo wprowadzać odręcznie dane, robić notatki, wycinki, dodawać komentarze do obrazów i dokumentów, a w rękach osób bardziej uzdolnionych graficznie, rozpoznający 4096 poziomów nacisku, S Pen staje się poważnym narzędziem do prac graficznych. Podczas pracy da się za to zauważyć, że opóźnienie pomiędzy wprowadzaniem danych i ich pojawieniem się na ekranie jest minimalne, a więc zupełnie nie przeszkadza w czasie pisania lub rysowania. Cała innowacja rysika skrywa się w jego wnętrzu. Nowy S Pen z Bluetooth jest teraz nie tylko bezprzewodowym pilotem do smartfonu. Za jego pomocą możemy sterować przebiegiem prezentacji, zapisem dźwięków aplikacji dyktafonu, a także zdalnie wykonywać zdjęcia i filmy. W Note 9 Samsung zastosował te same moduły aparatów, które znamy z Galaxy S9 Plus. Główny, podwójny o rozdzielczości 12 megapikseli oraz przedni pojedynczy 8 megapikseli. Aparat umożliwia zapis filmów HD z płynnością aż 960 klatek na sekundę oraz wykonywanie zdjęć nocnych. Dodatkowy drugi moduł tele zapewnia optyczne dwukrotne przybliżenie oraz optyczną stabilizację obrazu. Tradycyjnie dla produktów firmy Samsung aparat Galaxy Note 9 pracuje bardzo sprawnie. Szybko ustala parametry ekspozycji oraz ustawienie ostrości i pozwala na praktycznie bezzwłoczne wykonywanie kolejnych zdjęć. Nowością w aparacie Galaxy Note 9 jest tryb pracy wykorzystujący tak modną ostatnio sztuczną inteligencję. Nosi on nazwę optymalizatora scenerii. Pracujący z nim aparat dziewiątki jest w stanie rozpoznać 20 typów scen i dostosować odpowiednio nasycenie oraz tonację barw do danego tematu. Największym wrogiem nowego ultra notatnika Samsunga jest jego cena. Ta już w podstawowej wersji buja gdzieś w obłokach, natomiast w limitowanej z 512 GB pamięci jest po prostu ogromna. I nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby zakupienie Note 8 z nieco mniejszą tylko funkcjonalnością i dokupienie do niego paru powerbanków. Chyba tak.